Mieliśmy okazję wspólnie gościć w TVP Sport w magazynie Ring przed walką Artura Szpilki z Łukaszem Różańskim i tam typowaliśmy między innymi ten pojedynek i rozmawialiśmy o nim. No i te nasze prognozy się sprawdziły, tylko trochę szybciej. No, bardzo eksplozywny pojedynek, bardzo szybki pojedynek. Jak ty go skomentujesz? Wydaje mi się, że ten początek był bardzo zaskakujący chyba dla nas wszystkich. Początek, pierwsze 10 sekund, Łukasz Różański ląduje na deskach po wyśmienitej kontrze Artura. Wydawało się, że Artur może tą walkę bardzo szybko rozwiązać na swoją korzyść, ale z drugiej strony okazało się to zgubne dla niego, bo wydawało mi się, że miał inną taktykę, bardziej być lotnym na nogach, starać się unikać takich wymian. Tutaj jednak walka potoczyła się błyskawicznie knockdownem Łukasza. I Artur, wydaje mi się, uwierzył w siebie i chciał natychmiast tą walkę zakończyć, licząc na to, że ewentualnie druga kontra czy jakiś element z jego ataku zaskoczy Łukasza. Natomiast Łukasz podniósł się i natychmiast chciał odpowiedzieć, rzucił się na Artura troszkę taką chaotycznymi akcjami, jednak wyprowadzał dużo ciosów i tak jak widzieliśmy na powtórkach, po trzecim, czwartym ciosie Artur podnosił brodę do góry, ręce spadały mu na klatkę piersiową. No i zakończyło się pierwszym knockdownem, później tak jak wiemy po walce kontuzja kolana, skręcił sobie przy drugim knockdownie kolano. No i ten trzeci już był zupełnie niepotrzebny, bo widzieliśmy, że Artur naprawdę był ciężko znokautowany. No i Łukasz potwierdził, że jednak ma ciężkie dłonie i ta kategoria Bridget, kto wie, czy nie stworzy się szansa walki o prestiżowy pas, czy z Brianem Jenningsem, czy z Oscarem Rivasem. Nie wiem, jak to się dalej ułoży, ale na pewno Łukasz jest na celowniku i myślę, że tutaj z promotorem Andrzejem Wasilewskim mają szansę, realną szansę stoczyć walkę o Mistrzostwo Świata kategorii Bridget Federacji WBC. Albert, a jak sobie wyobrażasz przyszłość Artura? Bo tak, Artur nie zapomniał, jak się boksuje, Artur Daria ma duże te umiejętności techniczne, natomiast tego ciosu jednak nie trzyma już. Tak, on teraz to potwierdził, przekonał mnie, że jednak tego czasu i tej głowy jednak się nie da oszukać. Widać było, że te ciosy, które Artur otrzymuje, już są dla niego bardzo ciężkie i reaguje jego organizm bardzo drastycznie na to, właśnie knockdownem, bądź ewentualnie od razu błędy, nawyki, opuszczenie rąk, podnoszenie brody do góry. No, wydaje mi się, że to decyzja należy do Artura, ale myślę, najlepszym rozwiązaniem razem Giemskiego słucha, czy swoich najbliższych, czy przyjaciół, powinni mu doradzić, żeby jednak zastanowił się, co dalej, bo naprawdę to nieprzyjemnie się ogląda i te sukcesy, które Artur wypracował i jak zapisał się w historii polskiego boksu, myślę, są na tyle dobre, że nie warto już rozdrabiać tego rekordu na walki z zawodnikami, którzy może przegrywać w taki sposób jak ostatnio. Czyli generalnie, bo pojawiły się głosy, że być może Artur zaboksuje pod koniec roku z Krzysztofem Włodarczykiem. Ty byś mu odradzał takiego pojedynku? Myślę, że zdecydowanie tak. Krzysiek Włodarczyk jest zawodnikiem, który bardzo dobrze się broni. Widać też potężne uderzenie lewym sierpowym. Myślę, że ta waga też bridge dla Krzyśka nie byłaby problemem, bo zawsze waży więcej i z reguły zbija dużo do kategorii junior ciężkiej. Więc tutaj wydaje mi się, że faworytem ze względu na szczelną obronę i mocny cios by był zdecydowanie Krzysztof Włodarczyk.